Dr. Danny. Cześć wam, dzisiaj jest Wizualnie, witam was w grze, która nazywa się Genshin Impact Serio. Tym samym tytule i zacznijmy od tego, że wczoraj podziały się ciężkie rzeczy na świecie, więc YouTube może bardzo dużo rzeczy cenzurować, przycinać i mogą się, no, pojawić rzeczy, których nie przewidziałem, więc jeżeli nie widzicie tego odcinka, to pewnie będę nim spamował na lewo, na prawo, ale dzieją się rzeczy, które mogą wpłynąć na to, jak szybko nakręci się cenzura w YouTube'owych internetosferach, częściach tego internetu, nie? Więc nie tylko na YouTubie, ogólnie globalnie i już jak będziecie próbowali cokolwiek wyszukiwać tam, nie wiem, na Twitterze czy gdziekolwiek indziej. Bardzo mało informacji jest, wczoraj było tego dużo i nagle wszystko magicznie zniknęło do dzisiaj do rana. Przeskoczmy może dalej. Rolowanie. Jeżeli macie czas, chwilę, ochotę, zapraszam dziś na 18. Widzimy się w Honkaju Star Railu, bo tam będziemy lecieli z rolowaniem po Aventure Night. Tam jest Jinglu, więc zapraszam na to. Z tego co wiem, nie ma zbyt wielu osób, ale jest bardzo dużo rolek. Powinno być dobrze. Nie wiem, co tam się pali i co tam pokazuje jakieś. A może ja byłem podpalony i pokazywał obrażenie. Popfilter mi zasłania, więc Honkaj Star Rail dzisiaj o 18 będzie gorąco, będziemy płonąć rolkami. Nie, dalej widzę, że coś tam miga i tylko nie mam pojęcia, co to jest. Tłuką się gdzieś tam, coś tam jest w tle? What the heck? Dobra, nie ma to znaczenia. Przeskoczmy do Dunwazeli. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zbieramy chyba na drugi dzień, jeżeli dobrze rozumiem, po Arle i Linnea. Jeżeli będą dwa dni, to faktycznie ja roluję dnia drugiego, więc będę w doborowym towarzystwie tych osób, które załapią się na drugi dzień. Arlekin oraz Linnea do przygarnięcia z banera będzie już 24 kwietnia. Widzimy się również o 18. Zakir Fushi oraz Bryce zbierają listę. Zapraszam do wspólnej zabawy, więc Dunwazel równo za tydzień. W sumie to tak abstrakcyjnie troszkę brzmi. Gadałem o tej Arlekin przed wejściem Fontaine. Jak wchodziło Fontaine, mówiłem, że będzie na 4-6, prawdopodobnie w pierwszej połowie jeszcze wtedy sfoko miała być. Może, łudziłem się. Miałem nadzieję i trzymałem kciuki, to nie pykło, ale faktycznie mamy praktycznie pół roku wyprzedzenia informacji bardzo dobrych i trafnych i dzisiaj w ogóle, jeżeli chodzi o dobre i trafne informacje, to będziemy robili kilka kółek zwycięskich, więc bardzo taka surrealistyczna sytuacja z mojej perspektywy. Gadałem o tym od bardzo dawna, że tak będzie i z jednej strony byłem wyśmiewany, z drugiej strony było, że okej, może, a teraz wszyscy to przyjęli jako fakt, że tak będzie, mamy potwierdzenie, że tak będzie i tak będzie, już za tydzień tak będzie, więc what the heck? Ale to, co również jest, czasem ludzie nie zauważałem, bo jest dość małe i niskie, to są urodziny Xiao, więc mamy tutaj od niego Dream Solventa, z tego się ludzie chyba najbardziej cieszą, oraz Sweet Dream, jego jedzonka, oprócz tego macie tutaj grafiki z nim związane, jakie tam dali, więc takie nam tam dali. Wszystkiego najlepszego Xiao z okazji urodzin, jeżeli macie, to jest ten dzień, żeby zabrać nam postać na specjalną przejażdżkę. To była wyboista droga z tym bohaterem. Na samym początku wyszedł i był uznawany za bardzo OP bohatera, potem się troszkę zestarzał gameplayowo, potem zaczęto dodawać do niego a to postacie supportujące, a to jakieś nowe sety artefaktów, które by wykręciły z niego więcej i tak dalej. I jesteśmy 3 lata później praktycznie od wrzucenia gościa na baner. Ledwo doleciał, ledwo doskoczył, ale doskoczył i znowu był podkręcany przez postacie poboczne i znowu jest potężny. Z tego co rozumiem, gdzieś tam coś tam robi bardzo ładne, więc takie głosy są od ludzi grających Xiao. Ja nie gram na co dzień, chociaż posiadam na AC0, więc tam za dużo zdziałać nie mogę bez docelowej broni, więc okej. Okay. Tutaj bym powiedział, że ja specjalistą od tematu nie jestem, ale wygląda to dobrze, plus oczywiście jest ta stronka, na której jeszcze nie byłem, może się tym zajmiemy jutro czy coś. To znaczy, to nie ma większego znaczenia, ale tak przyjechałbym na wizji wzrokiem zobaczyć, jak bardzo mój scenariusz do aktualizacji 4.6 różnił się od tego, co twórcy przygotowali na stronie. Albo dobra, why not? Przeskoczmy na szybciora. A te mignięcia, nie jestem fanem tych mignięć, więc pamiętajcie, że jak tutaj gdzieś się... animacje są czaderskie. Pamiętajcie, że jak tutaj gdzieś się kliknie, to jest... Tak, Newcomers Benefits, oczywiście. Moja kamera zasłania, ale powyżej jest to podzielenie się. Jak klikniecie, to wam mora przyjdzie do gry. Mamy jakiś Newcomer Benefits, czyli to dla graczy dołączających... tam rolki darmowe, czy coś w tym stylu. Dobra, na szybciora jest jest Arle wraz z Linneem, powrót Wanderera oraz Baiju. To tym się też nie będziemy rozwodzili, zajmowali, ale fajnie tutaj mógłbym pokazać animacje, które musiałem je wszystkie wycinać z live'a, więc było to robione ręcznie. Prócz tego, coś jeszcze tutaj mamy, tak, broń, jeden set artefaktów, o którym wam mówiłem ze szczegółami, drugi set artefaktów, o którym wam mówiłem ze szczegółami, bo założyłem, że choć nie było tych detali na streamie od twórców, to one będą na tej stronie, więc miałem poprawne info z wycieku, co ma być na stronie, dlatego to mieliście. Nikt na szczęście mi nie napisał, że spoileruję rzeczy, których nie ma. Nie. Ja wiedziałem, że to będzie, aczkolwiek mogłem się bardzo pomylić, więc to było
śmiechowe. Mamy Nave, ta grafika jest wypaśna i ta grafika jest czaderska. Lecąc dalej, te rzeczy, które będą pod wodą albo i na wodzie, petrichlor, a pod wodą to jest ta cała remuria, czy nie remuria, czy jak to się tam nazywa, więc oczywiście tutaj też było trafnie. Jeżeli chodzi o event główny, event muzyczny, tu mamy są detale eventowe? Są nagrody, ale są detale eventowe? Nie. Czy oni pokazali bez... Nie rozbili tego na części pierwsze, tak o po prostu pokazują. Okej, okay. Szczerze powiedziawszy, ta strona jest troszkę biedniej złożona niż się spodziewałem, że będzie, jest w niej mniej informacji. Ale Goro, tamte rzeczy naokoło, Specially Shaped Saurian Search, czyli jeden event poboczny, drugi event poboczny, powrót Wind Trace'a i trzeci Vibro Crystal Application w innej kolejności niż ja miałem. Okej. Okay. I na sam koniec jeszcze informacje o Hoyoferze, nie Hoyoferze, więc powiem wam, że na tej stronie nie było wybitnie. Znaczy mój scenariusz był dokładnie złożony. Byłem lepiej przygotowany. Więc to na szybciora było zrobione, odbierzmy nagrody. Może następnym razem też tak zrobię, że znaczy ja wiem, że to jest kupa roboty, ale faktycznie to, co ja miałem w swoim scenariuszu, było więcej informacji niż oni tutaj przygotowali. Ale, ludziska, jak już mówimy o rzeczach, które tutaj się naokoło dzieją, to kończy się pomijając, że mamy event leyline'owy do klepania leylańców i dodatkowe podwójne nagrody za robienie tego za rezinę, oczywiście 3 tyknięcia. To mamy kończący się powoli już za 17 godzin 26 minut z mojej perspektywy Felin Fortress for Disay. I dajcie mi znać, czy wam się to podobało, bo szczerze powiedziawszy, mnie ten event w ogóle nie ruszał. Miał moim zdaniem bardzo nieudany gameplay. Były fajne koncepty, ale realizacja była średnia. To było robione przez kogoś, kto w życiu kota na oczy nie widział. Koty się tak nie zachował. To nie była dobra minigierka do pokazania tego, co się z kotami dzieje. Z mojej perspektywy, jakby zrobili jakąś taką giereczkę, gdzie chodzimy karmić koty i codziennie przychodzi tych kotków coraz więcej, przekonują się do nas, jada, rozbić to na kilka dni, porobić coś fajnego z tym eventem, to no, to co zrobili z tym głaskaniem było słabe, nie podobało mi się i zajęło mi chwilę ogarnięcie, o co chodzi, ale nawet jak już ogarnąłem, wiedziałem, o co chodzi, to wciąż nie było fan do grania. Nawet jeżeli się rozumiało, co się tu dzieje, dla mnie to był zerowy fan do grania, pomijając fakt, że kotki były cudne, ale nie tak cudne jak ten art, to cały ten event dla mnie leżał. Naprawdę, słabe to było. No odebrałem, mam primogemy, najważniejsza sprawa z tego całego eventu, ale reszta to jest porażka. Powiedzmy sobie szczerze, poza alchemią nic chyba tutaj do mnie nie trafiło. Kotki były słabe, co by nie powiedzieć, bardzo słabe. Slimy były tragiczne i coś tam jeszcze jednego było. A, i jeszcze była ta walka Face Trials, która była jednym z najgorszych eventów, w jakie grałem od bardzo, bardzo, bardzo dawna, więc gdyby nie mieli alchemii w tej aktualizacji, to by było bardzo, bardzo źle. Znaczy i tak jest bardzo, bardzo źle, ale no hurdur, więc przeskoczyłbym do ostatniej nielikowej rzeczy, którą dzisiaj mamy tutaj przygotowaną, a jest to This Song Burning in the Embers, czyli pieśń tląca się w niedopałkach, tak bym to na polski przetłumaczył, ale to jestem ja i podobają mi się te pomyczki. Jaki czad! Where is Perwer? Didn't she want to hear the story? Excuse me, mother. She's doing a funeral for her spider. That child. Maybe her curse is flaring up again. Clary, see to her. Oh, okay. I brought cake. Czaderskie! Dla mnie to byłoby dobre. You want some? Sure. You must know spiders don't eat cake. Oh, yeah, I know. The birds are from their cage. What the heck? Ja chcę taką grywalną. With their daughters. Animacja jest mega. Colored light dances in the sky at night. When we're grown up, shall we go see it together? Not gonna happen, raczej.
be a great king. Klasyczny mieczek swoją drogą użyli wreszcie. Tej włóczni chyba nie ma, albo nie kojarzę jej. Może dlatego były informacje, że ona będzie biegać z mieczem. I should have pruned this flower long ago. Not waited till it wilts. How grotesque. Wouldn't you agree? Innocence and kindness are such beautiful qualities. Sadly, they're all so useless! Dlaczego to nie jest ona gameplayowo? Come on! Powstał Chocapic. She killed the Harbinger? O, dotarła do Sznaznai. Her Majesty the Tsaritsa has decreed as follows. I hereby pardon your crimes and bestow upon you a new name. This title and its legacy of bloodshed are now yours to bear, my poor, mad, cursed knave. Okej, jakbym nie planował rolować po postać, tak, tak bym się teraz przekonał. Come with me. I will raise you as my child. Like a strict and unfeeling father.
Nice! No to dzisiejszy odcinek chyba zasłużył, żeby mieć Arle wstępniak, jak najbardziej na tak. Dajcie znać, co myślicie na ten temat. Z mojej perspektywy poszliśmy po bandzie. To był jeden z lepszych trailerów. To znaczy, oni mają w ogóle tą nową ekipę od animacji 2D do robienia reklam. Gadaliśmy o tym, nie wiem, z pół roku temu jak nie więcej. Nie wiem, czy to nie jest ich pierwsza produkcja. Były wcześniej animowane trailery, były wcześniej animowane te takie filmiki 2D z Jaimiko, było z kilkoma innymi postaciami, ale to zazwyczaj było krótkie. To była dłuższa forma. Widać było tutaj, że klatkaż, ilość klatek w trakcie animacji nie była jakaś super, hiper wysoka i płynna, ale tła, jakość, design na mega poziomie, podoba mi się to strasznie. Jeden z lepszych trailerów, jakie były do Genshinowych postaci. Znaczy tutaj oczywiście kwestia gustu, jak ktoś Arle nie lubi, to go to nie przekona, no ale dla mnie to była uczta i bawiłem się tutaj bardzo. Więc z mojej perspektywy okejki są i te okejki są straszne, ja bym przeszedł do... Uwaga, spekulacje i spoilery i spekulacje. Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka, jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji muszą okazać się prawdziwe, niektóre z nich mogą być trefne od samego początku, inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku i zmienić się do chwili wejścia na serwery live. Więc zacznijmy od tego, co tutaj leci, bo leci nam o dziwo całkiem sporo i to leci za Uncle K. Weźcie pod uwagę, że wszystkie te informacje będą mniej lub bardziej sus. Nie jesteśmy w stanie na ten moment ich potwierdzić, ale podbijają kilka rzeczy, o których ja mówiłem, o których mówiły inne źródła, które tak jakby sugerowały, że ja się mylę, to znaczy nie konkretnie, że ja, bo nie wiedzą o moim istnieniu, więc do mnie się nie odnosili, ale były tam informacje o Sigwin, które wchodziły w sprzeczność z tym, co ja mówię, a teraz nagle okazuje się, że jedne i drugie informacje są poprawne, co oznacza, że moi w tym kontekście mieli rację. Więc zacznijmy może i od tego. Sigwin i prawdopodobnie Chlorine będzie na aktualizację 4.7. W tym zestawie, znaczy się, nie będą razem. Jedna będzie w pierwszej połowie, najprawdopodobniej Chlorine, w drugiej połowie będzie Sigwin. To lecę za moimi, to się może zmienić, to jest ta wersja sus. Bardzo. Przeskakując dalej, nie ma tutaj nic na temat Setosa, co też również mocno by sugerowało, że on jest postacią składaną na ostatnią chwilę i nieprzygotowywaną, żeby w ten sposób się tutaj pojawić i w tej formie zaistnieć, ale to jest coś, przed czym już raczej nie uciekniemy, więc ten Setos zostanie zaprezentowany w aktualizacji 4.6 w StoryQuestie do Sino, drugim StoryQuestie, a pojawi się grywalnie najprawdopodobniej w aktualizacji 4.7, jeżeli nic się nie zmieni. Tutaj nagle zaczynają się łączyć ze sobą rzeczy, które były mówione od dawna, albo mówione przez moich, albo tutaj mówione z innych źródeł, więc się łączy jedno z drugim. Przeskoczmy do tego, co również wygląda na połączenie kilku rzeczy jednocześnie, więc Sigwin będzie heal plus main DPS, bardzo podobnie do Kokomi. I teraz tak, nie wiem, czy pamiętacie, od dłuższego czasu były informacje, że Sigwin nie będzie healerem, a ja cały czas twierdziłem z uporem maniaka, że ona jest na serwerze, gdzie healowanie jest testowane. I okazuje się, że najprawdopodobniej jest jedna i druga informacja prawdziwa, bo jest main DPS-em, jest healerem jednocześnie. A jeżeli chodzi o Chlorine, to tutaj z Uncle K leci informacja, że to będzie main DPS tworząca Gana, więc tutaj też to informacje, które za moimi tam leciały, nie wiem... No, z pół roku temu co najmniej gdzieś tak mi się wydaje. Gadaliśmy na temat Chlorine, to, że jest ta zmiana broni i tak dalej. No to również tutaj się okazują te informacje poprawne. Czyli mieliśmy bardzo duże wyprzedzenie danych do tego, co teraz cieknie, więc byliśmy blisko. Źródła dały tym razem czadu bardzo ładnie. Przeskoczmy więc do drobnego tłumaczenia za Uncle K popełnionego przez Głobę, a ja będę to za tekstem Głoby przerzucał na język polski, więc kilka słów na temat interpretacji danych, do których ludzie mieli dostęp wcześniej, konkretnie Uncle K. Weźcie pod uwagę, że wszyscy to oznaczają jako sus. Nawet Uncle K tam w stwierdzeniach rzuca, że to jest podejrzane, że tu się może zmienić, że to może nie być. Ale lecimy za tym, co jest. To jest sus. Wszystkie informacje teraz będą mniej lub bardziej sus. Więc oryginalnie informacje, jakie miał na temat Chlorine i Arlekina, sugerowały, że one będą tworzyły combo, co powinno się spełnić w nadchodzącej aktualizacji, że to będzie duet, który razem ze sobą będzie dobrze współpracował. W tamtym momencie Uncle K, w oparciu o informacje, do których miał dostęp, był przekonany, że Arlekin będzie on-field, a Chlorine będzie off-field i będą w ten sposób ze sobą współpracowały. Ale wygląda na to, że to combo będzie działało troszeczkę inaczej w oparciu o to, co Arle ma na swoim elemental skillu. Tam aplikuje Pyro, stakując swojego Bola, czyli ten Bond of Life, o, na tej zasadzie. I wtedy, kiedy jest to nastakowane i kiedy jest to odpalone, to one mogą się zamienić miejscami. Chlorine wskakuje i staje się on-field DPS-em i swapują się pomiędzy trzema różnymi stakami, więc tam się to będzie nabudowywało i przeskakują, zamieniają się miejscami, robiąc duet, więc wygląda na to, że Arle do takiego, może nie 100% funkcjonowania, ale w oryginalnym zamyśle jest postacią, która może funkcjonować z Chlorine, która jest drugą stroną tej monety. Nie do końca jest to w ten sposób prezentowane, że one są ze sobą połączone, bo one nie są ani fabularnie, ani w żaden inny sposób tak jakoś mega ze sobą zszyte, ale jeżeli ktoś by chciał ten oryginalny intent złapać od twórców, to wygląda na to, przynajmniej zdaniem Uncle K, że tak to się rysowało na samym początku,
początku. Jak się to wykrystalizowało, zobaczymy, jak Arle wejdzie i będziemy mieli leaky na temat Clorind, co one powinny robić ze sobą. Bardzo możliwe, że różne dziwne zagrania związane z Arlekinem i jak ona jest przebudowywana i jak ona jest zmieniana i dlaczego nie jest taka, jak ludzie by chcieli i się spodziewali. Może to jest związane z tym, co na drugim serwerze jest testowane z Clorind. Tym serwerze, o którym wam mówiłem, że tam Sigwin jest i kilka innych rzeczy się dzieje na tamtym serwerze bardzo ostro testowanych, więc jak miałbym strzelać, to chodziło o to, zobaczymy. Tutaj ja nie mam żadnego potwierdzenia, to w ogóle nie leci za moimi, tutaj nie mam klepnięcia, więc wygląda na to, że będzie jakiś support dla Bond of Life w przyszłości, czyli będzie postać, która będzie podbijała ten zestaw. Nie wiem na ten moment, jaki to ma być żywioł, ale miałoby dużo sensu, gdyby to było Pyro albo Electro. I tutaj jest zaznaczenie od Uncle K, nie bierzcie tego zbyt poważnie, to, że były takie plany, nie oznacza, że będą one realizowane, czy w ten sposób zostanie to wrzucone, jak jemu się wydaje. Tutaj się można przejechać bardzo, cały czas interpretujemy strzępki danych, do których mamy dostęp, każde jakieś tam swoje, więc z perspektywy Uncle K wygląda, że to będzie coś takiego, ale to się oczywiście może zmienić. Zawsze decydujcie, na co chcecie rolować w oparciu o to, co jest teraz, a nie co może zostanie dodane w przyszłości. Nie wiem, czy pamiętacie, jak mówili, że Dehen naprawią. Z moich źródeł były informacje, że była na serwerze testowym faktycznie przebudowywana, żeby zrobić jej drobny rework. Z innych źródeł było, że dodadzą do niej jakieś tam specjalne artefakty, bronie i nowe mechaniki do gry. I można było w ten sposób czekać praktycznie rok, zanim cokolwiek zaczęło się dziać, bo dopiero w Fontaine zaczęło się dziać cokolwiek, co może wyciągnąć więcej z Dehy, a patrząc na rzeczy, które zbliżają się teraz z Arle i wszystkie naokoło, no to Deha mogła zyskać na znaczeniu, ale zbliżają się ważniejsze rzeczy dla Arlekina i dla może Clorind, co oznacza, że jeżeli ktoś planował Dehę zestawić z Arlekinem albo może z Clorind i wyciągnąć z nich coś więcej, to nie, Deha będzie tą postacią, która zostanie łatwiej zamieniona, więc zawsze patrzcie na to, co jest sensowne teraz i co wam się podoba przede wszystkim Husbando i Waifu, a nie na rzeczy, które może, a może nie zostaną dodane w przyszłości. Więc przeskoczmy dalej do troszkę krótszej informacji, którą mamy i to jest na temat Sigwin. Wygląda na to, że ona będzie on-field healing DPS-em. To też oczywiście leci za Uncle K i tłumaczenie za głową. Na ten moment wygląda na to, że wszystkie hydro postacie tego typu są mega przesadzone, są OP totalnie. W sumie nie zastanawiałem się, ale Kokomi jest OP. Nuvile jest bardzo OP, Foka jest OP, więc faktycznie coś w tym jest, że hydro postacie są przesadzone i ona ma być tą hydro postacią. Sugestia jest, że będzie bardzo mocna, czyli nie wiem, mocne obrażenia i słaby heal, albo mocny heal i słabe obrażenie. Znaczy stawiałbym, że będzie w inną mańkę uderzała niż Kokomi, bo Kokomi już mamy, więc będzie robiła coś innego niż Kokomi, może będzie bardziej DPS-em z mniejszą ilością heala, czy jakoś inaczej, więc tu jest zaznaczenie, że trudno o niej myśleć, że miałaby być postacią standardową, ale może to jest ten gimmick, może to jest to, co Hoyo chce zrobić, dodając dwie piątki w jednej aktualizacji, jeszcze nową czwórkę do tego, że jedna z tych postaci wyskoczy na standard. Nie myślałem o tym w ten sposób. Nie słyszałem zresztą głosów, że ona miałaby być na standard. Wcześniej były sugestie i to mocne, że ona będzie postacią czterogwiazdkową, a teraz są same głosy, że ona będzie piąteczką. Więc nie czwóreczka, piąteczka, co by sprawiało, że logiczne będzie, jeżeli faktycznie wyląduje na standardowym banerze potem. Może. Zobaczymy. Myśl ostatnia jest taka, że nie wygląda jak coś, co miałoby lecieć na standard, ale nie mamy potwierdzenia zresztą, kogo by zdziwiło, gdyby na standardzie wylądowała. No i przeskakując do ostatniej informacji tego typu, którą mamy, za Uncle K również i tłumaczenie za głową na temat Clorind. Czy Clorind jest quickswap DPS-em? Bo wcześniej sugestie były takie, że ona będzie bardzo mocno quickswapowa, znaczy się wskakuje, robi swoje i zamieniacie na kogoś innego, a potem jak tam cooldowny jej zejdą i nabudują się buffy, to znowu wskakuje, odpala i znowu ją zabieracie, więc coś w tym stylu miało być, ale wygląda na to, że ona jest on-field, również ma mechanikę połączoną z Bond of Life i ma swój pistolet, czyli to, o czym mówili moi, ona prawdopodobnie będzie zmieniała broń, czy wyczarowywała Gana, czy coś w tym stylu. Może to być zrealizowane coś w stylu Kosy od Arle, czyli faktycznie nic się nie zmienia. Dalej ma ten gameplay, który miała, tylko zmienia się wygląd czegoś. Więc o tym gadaliśmy, to jest coś, co wspominaliśmy bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Jeżeli chodzi o staty broni, nie wiemy nic, ale jeżeli chodzi o ten pistolet, czy... Tak, ona ma pistolet. Szywrys miała tą nieróżnicę, czyli muszkiet, więc tutaj będzie Gun. I to jest tyle, co mamy na chwilę obecną za Uncle K. I może resztą nie będziemy się w chwili obecnej zajmowali, powiedzmy tylko na temat bardzo podejrzanych leaków, sugerowanych, że coś w tym może być przez HXG, na temat ramówki na aktualizację 4.6, czyli co będzie na banerze z Arle. A już wam mogę powiedzieć, że byliśmy mega, mega, mega blisko. W pewnym momencie żartowałem, że tak dokładnie będzie i tak dokładnie jest, jeżeli te leaky są poprawne, więc moje sugestie, powiedzmy, że były oparte o drobne informacje, które dostawałem, ale one też były sus. Więc ten sus leak ramówki do aktualizacji 4.6 na pierwszą połowę sugeruje, że Arlekin i Lini
jako postacie pięciogwiazdkowe będą miały towarzyszące czwórki, takie jak Shivris oraz Linę i Freminę. Czy ja nie mówiłem, że Linę mamy mniej lub bardziej potwierdzenie, że będzie Freminę w tej sytuacji? Bardzo, bardzo też zresztą nabijaliśmy się z tego i że powinna być też Shivris. Więc to są te rzeczy, o których mówiliśmy. Zobaczymy, czy tak faktycznie będzie. To jest bardzo logiczne, ale Hoyo niekoniecznie robi logiczne rzeczy, więc ludziska, jest tego więcej, pociekło troszeczkę, zajmiemy się tym na dniach, więcej jeszcze znaczy się jutro. Miały dzisiaj być inne rzeczy, te inne rzeczy będą najprawdopodobniej jutro, bo nie będę rozbebeszał teraz sytuacji finansowej Hoyo, głównie ze względu na to, że to jest czasochłonne, a ja mam ponad 30 minut nagrania. Pamiętajcie, że trwają w tym momencie konkursy, ja zaraz powinienem po tym nagraniu pisać do seci ze swoimi faworytami, więc ten seciowy konkurs powinien się dzisiaj, jutro najdalej zamykać, chyba że tam będzie jakaś cięższa dyskusja jeszcze. Oprócz tego kończą się inne rzeczy i jesteśmy na ostatniej prostej konkursowej. Dzisiejsza miejscówka została podesłana przez Matsuri. Pozdrawiam cię bardzo mocno i serdecznie, jesteś osą. Dziękuję ci za wysyłanie tak cudnych miejsc. Pamiętajcie, że wciąż trwa Daily Check-in Web Event i jeżeli otaczacie wszystko od początku miesiąca aż do teraz, to dzisiaj jest dzień 17 w Nimora i jutro jest dzień 18 i Primo Rzemsy. 20 ostatnia z trzech paczek, trzecia z trzech paczek, po 20 w każdej, łącznie 60. Tak jakby jedno dodatkowe daily i w Honkaju Star Railu sytuacja jest podobna, acz nie identyczna, bo ostatnia paczka Stellar Jade'ów jest dopiero 20, więc troszkę czasu jeszcze mamy. Nie zapomnijcie również wbić do plecaka do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić, jak długi cooldown pozostał wam na parametryk transformerze. W moim wypadku są to 23 godziny, więc jeżeli jesteście synchronizowani ze mną, to jeżeli nie zapomnę, to będziemy to odtykiwali jutro. Korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Wasze wsparcie jest nieocenione, więc Lisi Magowie, wasza magia jest potężna. Lisi Arcy Magowie, wasza magia jest arcypotężna. Jesteście arcyosą. Lisi Twitcher Nauci, wasza magia jest Twitcher potężna. Jesteście Twitcherosą. Na Twitchu widzimy się już dziś o godzinie 18 na rolowaniu w Honkaju Star Railu. To już jest wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, więc życzę wam miłego dnia, dobrego jedzonka, świetnych pięciogwiazdkowych rolek. Niech Boże Karendzi wam sprzyja. Miłego, do następnego i hej! Ten odcinek zarobił na Arle wstępniak i Arle zakończenie stanowczo, stanowczo, ale dajcie znać, co myślicie na temat czwórek na tym bannerze, bo z mojej perspektywy jest tak, wszystkie postacie, których albo nie mam na C6, albo nie mam w ogóle jak Shivris, więc jeżeli Shivris tu wbije, to...